na podstawie artykułu 4 paragraf 1 kodeksu karnego przepisy ustawy kodeks karny w brzmieniu obowiązującym sprzed nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw orzeka. W punkcie pierwszym oskarżonego Rafała uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie pierwszym części wstępnej wyroku, to jest przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 178 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 178 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza mu karę 8 lat pozbawienia wolności. W punkcie drugim oskarżonego Rafała Roszczuka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie drugim części wstępnej wyroku, to jest przestępstwa z artykułu 244 kodeksu karnego w związku z artykułem 180a kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 244 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W punkcie trzecim, na podstawie artykułu 85 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 86 paragraf 1 kodeksu karnego łączy wymierzone kary pozbawienia wolności w punkcie pierwszym i drugim i orzeka karę łączną 9 lat pozbawienia wolności. W punkcie czwartym na podstawie artykułu 42 paragraf 3 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. W punkcie piątym na podstawie artykułu 46 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Henryka kwotę 20 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. W punkcie szóstym na podstawie artykułu 46 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Krzysztofa kwotę 20 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. W punkcie siódmym na podstawie artykułu 63 paragraf 1 kodeksu karnego zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 18 czerwca 2016 roku godzina 11.40 do dnia 30 stycznia 2017 roku godzina 11.40 oraz od dnia 19 lutego 2017 roku godzina 11.40 do dnia 23 czerwca 2017 roku godzina 11.40, uznając karę pozbawienia wolności za wykonaną w tym zakresie. W punkcie ósmym. Na podstawie artykułu 627 Kodeksu Postępowania Karnego zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycieli posiłkowych Henryka i Krzysztofa kwoty po 672 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. I w punkcie dziewiątym na podstawie artykułu 627 Kodeksu Postępowania Karnego zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki postępowania w kwocie 26 305,94 zł. A na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 6 i artykułu 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych wymierza oskarżonemu opłatę w kwocie 600 zł.